Siemanko. Zobaczmy sobie teraz tak. Logujemy się na Witkosa. I coś wam pokażę tutaj fajnego, nie? Jesteśmy, musimy być na koncie free account. Jesteśmy tutaj na pochu, na Outlaw Campie. I jak tutaj sobie zejdziemy na dół i stracimy battle, jak się tutaj wylogujemy, to ponoć zalogujemy się w temple. Więc najwyższy czas to sprawdzić. Na paku to nie działa, ale na faku ponoć działa. No zobaczymy. O, uwaga. Robimy reloga. Działa. Czy naprawdę działa ten teleport? Tylko nie można mieć... Na faku to działa, nie? Nieźle. Naprawdę okazuje się, że ziomuś nie kłamał. Koniec bycia nawigatorem? Ta, no ja tylko nie wiedziałem, jak tam na Svargon, nie? Na tej kopalni, bo tam to jest dla mnie czarna magia, ta kopalnia. Ty, o kurwa. Ty, o kurwa. Co to się stanęło się, ty? Kurde. No nie fajnie taka sytuacja. Jakbym był jakąś postacią magiczną, albo tak 100 leveli wcześniej, to byłaby śmierć. Widzieliście jaki map click? Braslegi trochę tak, trochę się obsrałem. Rączki się delikatnie spociły, nie powiem. Ja też mam właśnie znajomą, która kiedyś, 10 lat temu bodajże, nie wiedziała co zrobić. Miała małą córeczkę, akurat takie mieli. Potoczyło się jej życie jak się potoczyło i właśnie wyjechała do Holandii. I tam na początek sprzątała. Było jej bardzo ciężko, bo sprzątała po emerytach, ale później założyła swoją niewielką firmę. No i ta niewielka firma się rozrastała. Pewnego dnia napisała niemiecka firma, właśnie to był Cipsoft, i oni tam pracują. I ostatnio jak tam jedna z nich odsączała mopa, zobaczyła właśnie na tablicy informację, że jak to jest, an, zwei, jak jest 5 po niemiecku, ty Michał, ty pewnie wiesz. Fia fünf chyba, a tam fünf profession idea było na tablicy i 3 wykrzykniki. I ona zrobiła zdjęcie smartfonem i mi wysłała. Fünf, Achtung, fünf profession było. I stąd wiem, że będzie 5 profesji. I tam było też Achtung, ja, Monk było też. I wykrzyknik. Fünf professione, tak. No, fünf professione. I tak to potwierdzone info. Oczywiście historia o jej dzieciach była bardzo istotna w tej opowieści. A wiesz jak może być, że dzisiaj nas oszukałeś z tym info, a na dniach pojawi się info o nowym update'cie. Wspomnisz moje słowa, Crowny. Słuchajcie, a co byście zrobili, gdyby ten żart Prima Aprilis jednak nie był żartem? Gdyby Cipsoft serio wprowadził piątą profesję? Ja to bym chyba był Nostradamusem tibijskim, co? Jak ja bym chyba kupił ten, jak to się nazywa, Orba? O, Luminius Orba i bym z tego wróżył ludziom za 10k sztuka. Gdzie drużyna, dobrze, w takim razie pytanie. Gdzie drużyna w składzie 90 MS, 75 EK? 60 RP wyjdzie na zero kosztem dobrego expa. To jest chyba te pytanie podchwytliwe. Odpowiadam, nigdzie. No nie ma czegoś takiego, no co ty to. Może jeszcze frytki do tego, może. Padłem. Padłeś? Padłem. Naprawdę? No. Michał, no co ty odpierdzielasz za manianę, ty? Gdzie padłeś? Na samym środku. Pomidory na czacie. Michał, no co ty to robisz, ty? Widziałeś moje ciało? Tak, widziałem. Jak to się stało, chłopie? Oj, ty Michał, ty. Co tu się dzieje z tym Michałem? Pytałem skąd pojazd, a byłem kiedyś za Szczyla na koncercie hip-hopowym i krzyczeli do mnie po, zróbcie pierdolony hałas, przed wami DJ MC, nowa płyta, weź to sprawdź, elo, całe życie na blokach, nigdy się nie sprzedam. A ja kurde, po, ale fajny to jest. I tak kiedyś sobie powiedziałem po,
I jakoś tak typowo powtarzam. I tyle. Taka jest geneza tego. Czy tam Jeden był taki, który się chwalił tym, że sprzeda postać i dostał delayta. Pablina, pamiętacie? Jak nie pamiętacie, to wpiszcie sobie Pablin w YouTubie i zobaczycie mój filmik, gdzie gościu, nawet jest shot, gdzie gościu biegnie sobie, biegnie i nagle dostał delayta. Gościu chciał sprzedać swoją postać, tylko to był tysięczny palek. Chciał sprzedać postać za 10 tysięcy euro. Ponoć dostał ofertę 10 tysięcy euro, ale stwierdził, że to zbyt tanio. Jak za... Znaczy zbyt mało, nie? Jak za tyle lat ekspienia. No i jego postać została skasowana przez Cipsoft, dlatego że próbował sprzedać postać. No lipa, szok, niedowierzanie, zgrzytanie zębami i pewnie ból dupy i kupa w majtach, no. Właśnie trzeba, albo się gra dużo, albo nie warto grać w Tibie, to głupoty gadasz. O kurwa! Lecz mnie! Leczę! Michał! Ja pierdolę, kurwa mać! Też cię cały czas leczę. Przecież ja się teraz mam ten, pełne porty chyba ty. O kurwa! Lecz mnie! Tutaj mogę wam wywróżyć z kuli. Chcecie jakąś ten? Słuchajcie, wróżę. Wróżę, że w update'cie teraz będzie nowa wyspa z depo i będą questy i itemy od 400 levela. Albo 300, bo ta kura trochę stara i jest trochę kurzu, nie widzę. Ale to wam wróżę. Starczy. Jeszcze, jeśli tak się stanie, to od tego shota właśnie zobaczycie, jak będzie update. Nie taki duży ten level. Gdzie ty lecisz, te? Exeta, chodź, lecz go, Michał. Michał. Pa, poszedł i na awku stoi. Ten to jest co? Agent te. Jego ucha mu tam, wsadziłem mu ucha. W sumie chodź go, możemy go zabić, bo już denerwuje już. On sobie poszedł, map klika sobie walnął. Mam kika, to walnę map klika. No i co? Nie działa to ty. Co, coś tu kłamiesz chyba. To nie działa. No ja już przyznaję się w twoje. No ale co, ja mam tu klikać w to, czy chodzić tylko nie, potem? Nie, biegasz ty po tym. No to ile tu trzeba po tym biegać, ty? No pewnie jakaś losowość jest. Jestem, serio. Nie wiedziałem o tym, ale numer. Ty, Michał, tak to serio działa. Witam, mistrza. Dałby radę pakiecik startowy dla widza? Słuchaj, 20 level masz, więc na Amazonki śmigasz. Venno pokaże ci, gdzie one znajdują się. Bierzesz, idziesz, zrobisz profit i nawet wyekspisz się. Protective Charmy zbierać musisz wieczorem lub z rana. Ale na pewno jest tam dużo ludzi, bo to jest miejscówka niesłychana. Chyba zrozumiałeś.